Szanowni Państwo, jest to projekt listy nadśladowej zadań powierzonych w 2015 roku w zakresie spraw modernizacyjnych tych praw rewizowych, nadśladowych w sposób transportu sportowego rekreacyjnych. Zarząd infrastruktury sportowej w Szczecinie nie zgodził się z projektem na realizację naszego zadania pod nadzorem sportowym dla szkół totalicznych do niepodległości, organizacji dla komunalnych, na których chcieliśmy przeznaczyć 29 tysięcy złotych. W związku z tym robi się bardzo szybkie rozwiązanie wśród dyrektorów i placówek oświatowych w naszej dzielnicy, jakie zadanie remontowe w szkołach zawsze jest są w stanie wypłacać. I chcielibyśmy Państwu zaproponować korektę polegającą na rezygnacji z realizacji zadania głównie sportowego i przeznaczyć te środki na remont sali gimnastycznej, które trzeba podpisać w zespole szkół numer 2, oczywiście w kwocie 9 tysięcy. Dziękuję za szkołę. A nie ma już. Nie, 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 pytanie. Pytaliśmy do dyrektora. Kto to pan niedawno mieli budowa rozmowa, ale. Będzie powiedzmy spróbowało, że inne placówki, które są bardziej w trudnej sytuacji i wymagają dofinansowania w kontekście wieku. Wydaje mi się, że tutaj chyba nietrafne jest. Ja nie wiem, jak uszanowanie się na tej samej szkole. Dobrze. Target w szkole matuszczkowej jest po prostu niebezpieczny dla dzieci. Jest bardzo, bardzo, bardzo śliski. A gwarancji już nie ma? Gwarancji nie ma, przecież to jest nowa szkoła. Nie, bo sala gimnastyczna była budowana wcześniej niż ten budynek, który jest teraz zbudowany. Sala gimnastyczna jest stara. I sala gimnastyczna nie jest aż taka stara jak szkoła, ale jest o wiele, wiele starsza niż nowy budynek. I ten parking jest po prostu bardzo, bardzo śliski. Było wiele przypadków, że rodzice zgłaszają zażalenia do nauczycieli WF-u, do dyrekcji, no, że dzieci sobie skręcają kostki. Czyli generalnie ktoś jeszcze chciałby zadać w pierwszej turze jakieś pytanie? Ja chciałam zadać, jaki to jest pakiet, który aż 29 tysięcy będzie kosztował? No to jest cyklinowanie. To jest duża sprawa. Ile my jest to dużo, bo to jest tam wymiarowe boisko. Ale nie przesadzaj 29 tysięcy. Ale przepraszam. Ja mogę powiedzieć tak, po wycenie tego zadania mamy ustawioną przez inspektorów nadzorowych, oni się prawdopodobnie na tym znają i ja nie zabieram tego polemizować. Tak jak odpowiadając na pytanie Andrzeja pierwsze, nie pytaliśmy w szkołach, pytaliśmy również na tle partii, czy są w stanie zrealizować zadanie podobne w studiach, które się pojawiają. Powiedzieli nam, że nie są w stanie zrealizować, więc w zasadzie zostało nam tylko to zadanie. To jest jedyne miejsce. Albo przepraszam, zaproponowano nam zrobienie, przepraszam, w świetle nowych faktów, w świetle nowych faktów, mówię swój wniosek w zakresie zmiany, bo jeżeli mówię koleżanka wytłumaczyła mi, że on wymaga i to nie jest akurat w wyniku inwestycji nowej i ten pakiet wymaga cyklowania, a następnie zakierowania od nowa, bo taki jest proces. Także moje pytanie uważam za nieodpowiedzialne. Ja jeszcze może powiem, że dziś proponowano robić krótki pochwytów, ale uważam, że jednak pakiet jest ważniejszy. Panie Przewodniczący, ja mam jeszcze pytanie. Bo tu jest Pan z Danka, chciałby zająć się parę słów powiedzieć. No, nie, nie ma co czymś. Pytałem, czy ktoś chce zadać? Przeoczył. Za moment. Po tej uchwale. Po tej uchwale. No, też możemy a inne szkoły były? Ale i nikt nie ma potrzeby pożyczkowej. Bo nikt nie ma potrzeby pożyczkowej. Na salę gimnastyczną właśnie. 12 gimnazjum. Ale musi w tym roku je zrealizować. Zrozumcie. Zostało to zrealizować takie zdania półtora miesiąca, ponieważ na tym grudnia musi być zapłacane. Tak działa. To nie są deklaracje, że powiedzmy mówię. Żeby korzystać. Dobrze, tak, potrzeba wymiany pakietów. No tak, ale jak nie mam dokumentacji, to on za później. Dokumentacji macie już wszystko widoczne, nie zdążył dyrektor. Zabrajcie głos, to przechodzę do głosowania. Kto jest za przyjęciem takiej uchwały? Proszę się wstrzymać, aby znać sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciwny? Dwie osoby, trzy osoby. Kto się wstrzymał od głosu? Dwie osoby, tak? Dwie osoby, jedna osoba nie głosowała, tak? Dziesięć, trzy, dwa.
Was, czy nie jest ich doszło, że skrupa to przyjęta.